Zenon Martyniuk, znany polski wokalista disco polo, jego rodzina to postaci, które często pojawiają się w mediach, zarówno ze względu na sukcesy muzyczne Zenona, jak i kontrowersje związane z jego synem, Danielem. Daniel, będąc jedynakiem, od lat przysparza swoim rodzicom wielu kłopotów. Jego życie prywatne, które obfituje w liczne afery, stało się tematem wielu artykułów prasowych. W sferze uczuciowej również miało miejsce wiele dramatów. Jego małżeństwo z Eweliną z Rusocic, z którą ma córkę, zakończyło się rozwodem. Niedługo później, Daniel wrócił do swojej byłej dziewczyny, Faustyny, którą porzucił dla Eweliny. Danuta Martyniuk, matka Daniela, początkowo nie była zadowolona z powrotu Faustyny do życia syna. Mimo to, para postanowiła wziąć potajemny ślub na Bali, nie informując o tym nawet swoich rodziców. Początkowo Danuta w rozmowie z gazetami stwierdziła, że nic nie wie o żadnym ślubie. Jednak później nowa synowa przekonywała, że Danuta była jednak wtajemniczona we wszystko. Historia Daniela Martyniuka, syna znanego piosenkarza disco polo Zenona Martyniuka, ponownie zyskuje na znaczeniu w mediach z powodu jego wyjątkowych przygód życiowych. Po na bogato zorganizowanym ślubie na Podlasiu, który miał pogodzić go z rodziną, Daniel wyjechał do Tallina. Jednak podróż ta nie przyniosła spodziewanego spokoju ani refleksji. Zamiast cieszyć się nowym rozdziałem życia, Daniel szybko dał upust swojej frustracji, która wydaje się być charakterystyczna dla jego publicznych wypowiedzi. W swoich mediach społecznościowych opublikował serię skarg dotyczących Tallina, porównując miasto do Polski lat 90. Swoje niezadowolenie szczególnie skupił na starych modelach samochodów, które krytykował za ich wygląd i niewystarczającą aerodynamikę. Opisując je jako osobiste nie cierpię ze względu na aerodynamikę wymuszoną ubogim myśleniem konstruktorów tamtych lat, zresztą jak i większości pojazdów. Dobrze wiem, są bezawaryjne, do tego jakieś drętwe koło zamontowane na szczycie podrzędnego hotelu, jednym słowem żenada. To zachowanie jest dość typowe dla Daniela, który już wcześniej był znany z medialnych kontrowersji, a jego sposoby radzenia sobie z frustracją często stawały się publiczne. Komentując sprawy w tak bezpośredni sposób, Daniel nie tylko podkreśla swoją unikalną osobowość, ale też utrzymuje zainteresowanie mediów swoją osobą.